Witajcie, drogi światusy. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o tym, co zrobić, kiedy już splątaliście się w znajomość ze świadkami Jehowy, ale jednak zdecydowaliście się, żeby przerwać studium Biblii, które z Wami prowadzą i jakby troszkę się wypisać z tego układu, na który się zdecydowaliście, nie do końca wiedząc, co jest czym. I dzisiaj o tym chcieliśmy Wam opowiedzieć. W ogóle to może słowem wstępu, to nie jest tak, że my oczywiście mówimy Wam, że nie możecie studiować ze świadkami Jehowy, bo na przykład piszą do nas osoby, które mówią, no zapoznaliśmy się z Waszymi materiałami i stwierdzamy, że jednak chcemy dalej być, zostawać świadkami. No i okej, ale jest też bardzo dużo osób, więcej ich jest, które piszą, że no właśnie w jakiś sposób nawiązały relacje ze świadkami Jehowy i jednak po czasie, troszkę może przez nas, ale też nie tylko przez nas, stwierdzili, że niekoniecznie chcą w to dalej brnąć i co mają zrobić. Tak, ponieważ układ jest z jednej strony bardzo sympatyczny i ciężko się z niego wykręcić, a z drugiej strony boją się i obawiają, że może być już za późno. No i właśnie przychodzimy Wam z pomocą. My, drogie światusy, które chcą Wam opowiedzieć co nieco na ten temat. Może zacznijmy od tego, jak to tak technicznie troszkę wygląda, tak krótko. Bo świadkowie Jehowy nie głoszą bez celu. Bo to, co trzeba zaznaczyć, no to oni szczerze wierzą, że chodzą do Was, odwiedzają Was w Waszych mieszkaniach po to, żeby Wam uratować życie. Więc jakby to jest ich taki cel osobisty i szczerze w to wierzą. Natomiast nawet jeżeli mówią, że nie zależy im na tym, żebyście zmienili religię, to jest taki fortel, bo tak naprawdę docelowo to ma sprawić, że zostaniecie świadkami Jehowy. Tak, ja na głoszeniu też oczywiście ktoś mówił, ja mam swoją religię, to się mówiło, ale ja nie przyszłam, żeby zmieniać Pani religii. Cieszę się, że trafiłam na taką religijną, wierzącą w Boga osobę. Niech Pani zobaczy, ile nas łączy i już jest tutaj wspólny grunt, możemy działać, tak. Nie? I trzeba to powiedzieć, że w ten sposób no, kłamaliśmy ludzi. Bo... Ale nieświadomie, bo ja oczywiście... Jakby nie mówiłam, dobra, okłamę tą starszą panią, że nie chcę zmienić religii. Nie, to był właśnie... Tak miałam... To była taka... Sama miałam taka umysł, marketingowa sztuczka. Ale to sama ja miałam tak zakręcone. Tak, no oni w to wierzą. Nie mówią, a teraz będę was kłamać. Chociaż mi zawsze coś nie grało. Bo na przykład przechodziliśmy do ludzi z takim wstępem, a czy chciałby pan poznać, czy lubi pan być okłamywany? No nie lubię być, no... Właśnie, nikt nie lubi być pokłamywany. I chcieliśmy Panu pokazać, czego naprawdę uczy Biblia, w takim dużym skrócie i bardzo dużym uproszczeniu. Ale przejdźmy do tego studium, o którym zaczęłaś mówić. Tak, no więc oczywiście nikt nie chce Wam na początku zmienić religii świadomie. Chce. No tutaj z Edwinem się trochę nie zgadzamy. No ale Sara, no jeżeli odwiedzasz kogoś, to odwiedzasz po to, bo liczysz na to, że jak on zacznie słuchać, zostanie świadkiem Jehowy w przyszłości. Tak. Nie dzisiaj, nie przy pierwszej rozmowie. Tak, ja, więc cel jest taki nadrzędny, głosiciel oczywisty. Na to liczy, bo też świadkowie są uczeni, żeby patrzeć na każdego, tak jakby każdy z Was był potencjalnym świadkiem Jehowy, którym może się stać. Owcą, nie kozą. Chodzi mi o to, żeby nie tutaj nie zarzucać świadkom złej woli, bo oni naprawdę szczerzy w tym są. O to mi chodzi, nie? Oni uważają, że jak zostaniecie świadkami Jehowy, to uratują Wam życie. Więc to jest taki, zostanie świadkiem ma być takim efektem ubocznym tego studium Biblii, o którym teraz Wam chcę opowiedzieć, bo być może okaże się, że nie do końca zorientowaliście się w tym, że jest na Was wykonywany pewien podstępny plan przekształcenia Was w świadków Jehowy. I on nie jest taki oczywisty dla kogoś, kto ze świadkami nie miał wiele do czynienia, natomiast dla nas, dla byłych świadków Jehowy, ale nawet jeszcze będąc świadkami, to bardzo dokładnie analizowaliśmy tą publikację, z którą mieliśmy studiować z ludźmi, i ta publikacja jest tak stworzona, żeby przekształcić Was w świadków Jehowy. Krok po kroku. Tak, tu może jeszcze na początek, za moich czasów, jak byłam jeszcze świadkiem, to się zaczynało studium liczyć chyba po 3 odwiedzinach ponownych. Czyli załóżmy, pukają do Was świadkowie Jehowy z czasopismami, by tak trochę Was zaciekawiło, ale nie do końca, więc nie powiedzieliście stanowczo nie. Przychodzą drugi raz, starają się nawiązać do tej poprzedniej rozmowy, przychodzą kolejny raz.
I tak po kilku rozmowach nagle widzicie, że oni przychodzą tak co tydzień na przykład i zawsze coś tam wam czytają. I to już jest z wami prowadzone studium biblijne. Ono jest raportowane i z tego się rozliczają. Tutaj jest taki podręcznik, który tutaj mam, który możecie zobaczyć. Kiedyś on się nazywał Czego naprawdę uczy Biblia? Taka żółta książka. Taka żółta książka podstawowa. Dzisiaj widzę, że ten podręcznik jest troszkę zrewidowany, czego nas uczy Biblia. Natomiast treści widzę, że są bardzo podobne, ale jakoś szczególnie się nie zagłębiałem, ale widzę, że mogę powiedzieć o paru rzeczach. Podręcznik na początku zawiera informacje, które mają was jakby... mają odwołać się do bardzo głębokich uczuć, na przykład do straty bliskiej osoby i tego, że będziecie mogli ją spotkać, bo Bóg ją wskrzesi. Albo do tego, że ktoś cierpi, nie wiem, na jakąś nieuleczalną chorobę i na przykład jest niewidomy i nie widzi, a Bóg usunie taką. Taki wstęp był nawet do tej książki. Właśnie ta ilustracja była pokazywana i te wersety. I pokazywaliśmy ją domownikom, ludziom i na przykład, która tutaj obietnica najbardziej na Pana, na Panią działa. Czyli na przykład, nie wiem, że ludzie, którzy umarli, będą znowu żyć, bo na przykład ta Pani, nie wiem, straciła męża niedawno. Albo że nikomu nie zabraknie jedzenia. No, to też był podstęp, ponieważ w ten sposób dowiadywałeś się, która z tych rzeczy najbardziej porusza tą osobę, z którą rozmawiasz. Więc jakby... łatwo było później przejść z tej myśli do odpowiedniego rozdziału, który znajduje się w środku tej książki, żeby tą konkretną myśl najpierw z nim omówić. Bo rzadko się zdarzało, że ta pierwsza rozmowa to było studiowanie książki od początku do końca. Dopiero po omówieniu tego tematu, który najbardziej interesował domownika, wracało się do początku, żeby to studium było prowadzone takim ciągiem odpowiednim. Tak, chociaż też kiedyś była taka moda na taki wstęp, w którym się wprost proponowało studium, że dzień dobry, przyszliśmy zaproponować bezpłatny kurs Pisma Świętego na podstawie tutaj tej publikacji. I podobno były przypadki, że się ludzie zgadzali i normalnie się zaczynało od pierwszego rozdziału. No, wiadomo, jeżeli weźmiemy sobie tutaj statystycznie coś takiego, może pomyślisz, że to jest bez sensu metoda, ale jeżeli mamy, nie wiem, 100 tysięcy osób, czy ileś milionów, dobra, ileś milionów na całym świecie i posługują się takim wstępem w danym miesiącu, to zawsze ileś osób zostanie złapanych. Tak. Okej. Okay. To, co jest w pierwszym rozdziale, na co chciałem ja zwrócić uwagę, ponieważ ten proces, to studium, ono, jak wspomniałem, ma przekształcić cię w Świadka Jehowy i ma przygotować cię na wydarzenia, które mogą się wiązać z tym, że ty zainteresowałeś się religią Świadków Jehowy. Chociażby pierwszy rozdział, a akapit, o, już tutaj nie pamiętam, 19, 22 teraz chyba. Tak. On mówi o tym, że niektórzy będą się w dobrej wierze próbowali ci przeszkodzić studiować Biblię ze świadkami, ale nie jest to powiedziane w taki sposób, tylko jest to znowu zawalowane, bo niektórzy mogą się obawiać, że zmienisz religię, ale nie pozwól, żeby ktokolwiek przeszkodził ci zaprzyjaźnić się z Jehową. On jest najlepszym przyjacielem, jakiego tylko możesz mieć. A wcześniej dowiadujesz się, że Jehowa to imię Boże i poznanie tego imienia jest kluczowe w nawiązaniu przyjaźni. Więc tutaj mamy już taką pierwszą rzecz, na którą wielu nie zwraca uwagi, ale może się stać tak, że ktoś z rodziny, i najczęściej tak się dzieje, rodzina mówi, oszalałeś, gdzie ty idziesz, co ty robisz? Więc przestrzegają cię przed studium ze Świadkami Jehowy, a ty sobie w głowie łączysz fakt. No, świadkowie powiedzieli, że teraz rodzina będzie przeciwna, więc ja robię dobrze, bo się ten sprzeciw pojawił. A czasem też robisz tak dalej i trochę z przekory, bo na przykład, nie wiem, jesteś nastolatkiem i chcesz zrobić inaczej niż ci rodzice mówią, no nie? Ale przyjmijmy, że dałeś się złapać. I to studium trwa ileś tygodni, ileś tak. miesięcy. I tutaj na podstawie tego, co Edwin przeczytał, można by wysnuć wniosek, że w sumie nieważne w jakiej jesteś religii, bo przecież nie musisz zmieniać religii, nie? No tak. Ważne, żebyś nawiązał więź z Jehową, ale zaczynasz to bardziej studiować, kolejne rozdziały. Być może zaczynasz pojawiać się na zebraniach, poznajesz tam tych ludzi, którzy tam są i którzy są bardzo tak. fajni. Ale zaczynasz czuć taką presję, że jednak powinieneś zostać tym świadkiem, żeby do tego raju trafić i te wszystkie błogosławieństwa zyskać. Że to nie jest tak, że ty tylko się
poznasz, że Jehowa to jest imię Boże, że jest miłością i tak dalej. Nie, tutaj musisz robić coś więcej i zaczyna ci coś tu nie grać. Tak, dokładnie. W ogóle zanim jeszcze tą myśl, co ty powiedziałaś, rozwinę, to chciałem nawiązać, że w trakcie takiego studium masz temat po temacie omawiane wierzenia Świadków Jehowy. One naprawdę są w logiczny sposób tłumaczone, bo kiedy ja byłem Świadkiem Jehowy, ja tłumaczyłem to ludziom, to jest napisane w taki sposób, żebyś całkowicie odrzucił myślenie i miał wszystko podane na tacy. I jakby te rozdziały krok po kroku będą omawiać te wierzenie świadków, ale będą tam też przemycane takie rzeczy, które będą w pewien sposób naciskać na zmianę twojego sposobu postępowania, jak chociażby na przykład... To nie jest dotykowy ekran. Jak chociażby pozbycie się... Chciałam taką ilustrację znaleźć właśnie. No tak, to mów, a ja pozbycie znajdę. Się obrazów, jak na przykład rzucenie palenia i tak dalej. Nie, to mnie bardzo rozprasza. A, dobra, to nie patrz na to. Nie mogę. Ja, jak coś się rusza, to ja się patrzę. Tu lata, więc ja się patrzę. No masz astygmatyzm. Tak, mam. I jakby... Przez to, że łączysz te fakty, no to zaczyna to ci się podobać, zaczyna to odpowiadać. Więc przyjmujemy w tym momencie taką coś takiego, że ty w to zabrnąłeś bardzo daleko. I wydają ci się te nauki bardzo dobre. I co do niektórych, tak czysto po ludzku, no przyznaję, że to są dobre rady. Chociażby takie rzucenie palenia, o którym wspomniałem. Więc jakby zaczynasz się zmieniać, dostosowywać. I te naciski na ciebie są coraz większe i Świadkowie Jehowy nazywają to robieniem postępów. Czyli masz robić postępy duchowe i oni będą je oceniać. Ci, którzy będą studiować, oni tylko wprost nie będą ci mówić na początku, później tak, czy ty rzeczywiście dostosowujesz swoje mierniki do wymagań Jehowy. Bo później przejdziesz z tej przyjaźni z Jehową do takiego czegoś, że jeżeli ty masz być przyjacielem Jehowy, to musisz robić to, co się Jehowie podoba. No i te rzeczy będą różne. Między innymi te, co wymieniłem, ale między innymi też pojawi się to, że Jehowa chce, żebyś się spotykał na zebraniach z ludźmi, którzy są jego przyjaciółmi. Przyjaciółmi czy świadkami Jehowy. No i zaczniesz chodzić na takie zebrania. I to będzie taki stopniowy proces przekształcania cię w Świadka Jehowy. Aż dojdziesz do tego momentu, o którym wspomniała Sara, czyli zmiany religii. I odnośnie zmiany religii. Dopiero w 15 rozdziale tej książki, która jest na przykład tobą studiowana, masz rozdział o tym, czy wszystkie religie podobają się Bogu. I zazwyczaj w tym momencie, nawet jeśli może nie znasz wszystkich na sali i nie chodzisz tak regularnie na zebrania, to zazwyczaj już jesteś bardzo mocno zżyty z osobą, która z tobą studiuje, z tym twoim nauczycielem. No tak, widzicie się przynajmniej raz w tygodniu, przynajmniej raz. I ta osoba jest bardzo żywo zainteresowana tobą. Bardzo chętnie słucha, co mówisz. Być może stała się lub stał się twoim przyjacielem, przyjaciółką. I w tym momencie dopiero masz jakby pierwszy raz tak konkretnie powiedziane, że to raczej tylko religia Świadków Jehowy jest tą religią prawdziwą, tak w ich mniemaniu. No, tutaj to też jest troszkę znowu w zawoalowany sposób pokazane, bo ty masz sam dojść do takiego wniosku po omawianiu tych rozdziałów tej książki. To jest powiedziane, że wyznawcy religii prawdziwej to opierają swoje wierzenia na Biblii. Okej, okay. Ale dalej zawężamy. Wielbią tylko Jehowę i uczą innych, jak ma na imię. W pierwszym rozdziale to oni cię nauczyli, że Bóg ma na imię Jehowa, więc tylko oni uczą o tym, że Bóg ma na imię Jehowa. I tak dalej, i tak dalej. I to ma w taki sposób tobie przekazać tą wiedzę na temat ich religii, żebyś ty zrozumiał, że oni są tylko religią prawdziwą. Czyli technicznie doszedł do wniosku, że musisz zmienić swoją religię. Tak. Później jest w ogóle znowu przejście. Działaj zgodnie z tym, czego się uczysz, co musisz zrobić, żeby twój sposób wielbienia podobał się Bogu. I w późniejszych rozdziałach dopiero pojawiają się te myśli, ja teraz
sobie próbuję przypomnieć. Tak, 16 rozdział. Wybierz religię prawdziwą. A największe te ciekawostki są też dopiero w następnej książce, która jest taki, powiedzmy, poziom zaawansowany. I tam są dopiero te takie ciekawostki, że na przykład jako kobieta to nie możesz robić większości rzeczy, a nawet jak czasem prowadzisz studium, to musisz, nie wiem, nałożyć chustkę albo różne tematy związane... No na przykład z tym, że będziesz musiał zrywać kontakty z osobami, tak, które odejdą, bez względu na to, czy one należą do twojej rodziny. I często zdarza się tak, że po studium tej pierwszej książki ktoś już przyjmuje chrzest, albo tuż na początku tej drugiej, bo te dwie publikacje są studiowane ze świadkami, z tymi kandydatami na świadków Jehowy, ale proces jest bardzo dobrze przemyślany i on jest bardzo, bardzo podstępny. Więc jeżeli jesteś taką nieświadomą osobą, to możesz łatwo się złapać, zwłaszcza jeżeli już to troszkę trwa. Szczególnym niebezpieczeństwem może być również to, co Sara wspomniała, czyli no, nawiązanie takich bliskich relacji z osobą, z którą studiujesz. Ja nie chcę powiedzieć, że taka osoba jest nieszczera, bo sami, kiedy studium prowadziliśmy z różnymi osobami, to szczerze nam zależało na dobru tych osób, bo wierzyliśmy w to, że dzięki temu, że my z nimi studiujemy, jak zostaną świadkami, to one będą miały bilet do raju. One będą mogły przeżyć. Tak, jeśli taka osoba na przykład rezygnowała ze studium, to nam było zwyczajnie przykro. Szkoda nam było tej osoby, że podjęła taką decyzję. No, ale też jako świadkowie byliśmy uczeni, że nie możemy jakby marnować swojego czasu na osobę, która powiedziała, że już nie chce być świadkiem. Możemy co jakiś czas do niej wracać, pytać się, czy sytuacja się zmieniła. Tak, nawet marnować czasu na osobę, która nie robi postępów, bo jeżeli takie studium trwa zbyt długo, no to warto po prostu je przerwać. No bo ktoś nie rokuje na to, żeby zostać świadkiem, więc skupmy się na innych osobach. I szczególnie trudne jest to, kiedy naprawdę z taką osobą łączy cię bliska relacja. Ale czujesz, że jednak to nie jest coś, co ty chcesz robić przez resztę życia, że nie chcesz być świadkiem Jehowy. Dlatego to jest bardzo trudne, żeby podziękować po prostu za takie studium, za taką rozmowę, ponieważ no, może to skutkować z tym, że ta znajomość się zakończy, mimo że jest naprawdę fajna. No, także tu trzeba trochę sobie to zważyć, bo to nie jest tak, że ty jak będziesz dalej chodzić na zebrania, będziesz się dalej zgadzać na studium, to że to jakoś umrze śmiercią naturalną. Nie, to będą tylko ciągle większe naciski na to, żebyś się naprawdę w to zaangażował. Więc jeśli nie możesz jakby w konkretny, ale miły sposób powiedzieć, że dziękujesz za to, no to narażasz się na to, że twoje życie naprawdę się, no nie wiem, pogorszy. No nie chcę tak mówić. No możesz cierpieć później te konsekwencje, które my na przykład cierpimy, bo ockniesz się po kilku latach, że no już nie możesz wytrzymać i odejdziesz już jako świadek po chrzcie. Więc co możesz zrobić, jeżeli studiujesz ze świadkami Jehowy, a chcesz zakończyć takie studium i nie wiesz, jak się z tego wykręcić? No, rozwiązanie jest bardzo proste. Możesz powiedzieć, że przemyślasz sobie sprawę. Na początku nikt nie zachęcał cię do tego, żebyś zmieniała religię, byś zmienił, natomiast w trakcie tego studium bardzo widzisz wyraźnie, że takie naciski się pojawiają. I ty bardzo szczerze rozumiesz, że ta osoba ma na celu twoje dobro, ale bardzo dziękujesz za to studium. Nie będzie to łatwe, bo taka osoba będzie wielokrotnie naciskać na to i tobie będzie zwyczajnie po ludzku głupio. Natomiast nie jest trudno się wykręcić z takiego studium. Znaczy, trudniej jest, jeśli macie relacje. Tak. Właśnie jeśli na przykład, często tak jest, że na przykład, załóżmy, że ty jesteś na przykład takim studentem i przychodzi do ciebie, nie wiem, jakiś Paweł. I poza tym, że się zaczynacie spotykać na tym studium, to on też zaczyna cię wyciągać na różne towarzyskie spotkania do świadków. Po prostu się zaprzyjaźniacie. I w tym momencie ty czujesz, że tracisz przyjaciela, więc... Oczywiście świadek się do momentu chrztu nie otworzy w pełni przed tobą, ponieważ jeszcze nie jesteś tym świadkiem, więc on sobie zostawia taką, znaczy, ja bym taką furtkę. Ja bym powiedziała, że nawet po chrzcie się nie otworzy, bo... No tak, ale mam na myśli, że to nie będzie taka przyjaźń, bo tamto to, co masz na myśli, to już jest taki troszkę głębszy inny temat. Natomiast dopiero po chrzcie będzie w pełni ta znajomość taka legalna. Legalna, no. Natomiast to, co jest, co trzeba wziąć na klatę, że taka znajomość najprawdopodobniej
się zakończy, jeżeli ty złożysz taką deklarację. A na pewno nie będzie tak żywa jak wcześniej. Bo tak jak mówię, ta osoba może wracać do ciebie co jakiś czas, może pytać co u ciebie, może proponować czasopisma, ale bardzo mało prawdopodobne, żeby to było na takim poziomie jak wcześniej. Bo też osoby, które prowadzą studium, zazwyczaj to są osoby bardzo, bardzo wierzące, bardzo takie praktykujące świadków Jehowy. Osoby, które tak sobie, nazwijmy to, bimbają, to raczej im się studia nie trafiają do prowadzenia. Tak. I to, co jest jeszcze ważne, żeby tutaj powiedzieć, możesz jeszcze przyjąć drugą opcję, na przykład tak kombinować, że to studium się odbywa, albo je przeciągać, żeby się nie odbywało, żeby zachować tą relację, ale wtedy musisz przyjąć na klatę to, że nie do końca jesteś szczery z osobą, z którą się przyjaźnisz, z którą się lubisz. Ale może być to jakieś rozwiązanie, żeby ta znajomość nie została urwana i zerwana. Na pewno znajomość zostanie zerwana, prawie na pewno, w sumie nie wiemy. No jasne. Jeśli postanowisz podzielić się tak konkretnie z tym swoim nauczycielem rzeczami, którymi dowiedziałeś się o świadkach z internetu. Na przykład ze Światusów. Albo z innych kanałów, albo po prostu z jakiegoś forum. No i jeśli, ja wiem, że prawdopodobnie masz szczere intencje, ale taka osoba wtedy raczej na pewno zerwie z tobą kontakt. W obawie o swoje dobro. Tak, to znaczy nie to, że ucieknie z krzykiem, tak jak od nas ludzie uciekają, ale pewnie będzie próbowało w jakiś sposób cię naprostować, a jeśli to się nie uda, to po prostu uzna, że no jesteś jakby stracony na rzecz odstępców i z obawy o swoje zdrowie duchowe nie będzie tej relacji już utrzymywała. Jest oczywiście szansa, że jeżeli powiesz takiej osobie o rzeczach, o których się dowiadujesz, chociażby o problemach związanych z ukrywaniem przypadków molestowania, albo z innymi tematami, to być może taka osoba no, będzie chciała sięgnąć głębiej. Ale tak, jest... to jest generalnie bardzo delikatny temat po prostu. Ja mówię, ja mimo wszystko, jeśli na przykład ktoś chce jakiś tam kontakt zachować, to raczej bym tego nie polecała. Ale z drugiej strony po prostu często jest tak, że jak rezygnujesz ze studium, to po prostu nagle ta więź bardzo szybko znika i potem widzisz tę osobę przypadkiem raz na dwa lata gdzieś na mieście i tylko jest dzień dobry, cześć, co tam, do widzenia. Tak. Ten sposób na takie lawirowanie trochę i udawanie ma niesie ze sobą jeszcze jedno niebezpieczeństwo, ponieważ świadkowie są naprawdę dobrze wyszkoleni do prowadzenia rozmów z takimi osobami, więc mogą przez swój dar do rozmów no, wybić ci z głowy chęć zrezygnowania ze studium po jakimś czasie. Na przykład tłumacząc pewne rzeczy w bardzo logiczny sposób i sprawiając, że powstanie taki efekt wyparcia u ciebie pewnych faktów, których się nie da zaprzeczyć, ale świadkowie do tego mają talent, że potrafią wyprzeć prawdę i powiedzieć, że coś jest białe, a jest czarne i noc. Zwłaszcza jeśli na przykład będziesz w gorszej sytuacji życiowej, na przykład zaczną się jakieś problemy emocjonalne, jakaś trudniejsza sytuacja, albo po prostu obejrzysz wiadomości i się przerazisz. Na przykład ja dostałam ostatnio wiadomość z Insight, to znaczy od świadków, co się mówi, ktoś tam, kto jest jeszcze świadkiem oficjalnie, że teraz krążą właśnie wiadomości na WhatsAppie i SMS-y, że właśnie ta epidemia koronawirusa to też jest właśnie ten jeden z tych ostatecznych dowodów, że to już jest koniec i że to... Bo będą zarazy. Tak, bo będą zarazy i tak, i to jest już ostatni moment, żeby wrócić do Jehowy i się ochrzcić. No. Więc na przykład obejrzysz wiadomości, stwierdzisz, potem porozmawiasz ze swoim znajomym, no faktycznie, chyba muszę. Tak, może jednak mnie zwiedli w internecie ci głupcy, którzy mówią ciągle kłamstwa. My zachęcamy Cię do tego, żebyś wnikliwie analizował to, co studiujesz i zaglądał do różnych źródeł, nie tylko do tych źródeł, które przedstawiają Ci świadkowie Jehowy, nie tylko do tego, co my mówimy, ale też zaglądał do różnych obiektywnych źródeł, jakichś dowodów naukowych i tak dalej. Mamy nadzieję, że ten odcinek pomoże Ci żyć w zgodzie ze sobą i nie ukrywać się przed świadkami Jehowy, kiedy będą do Ciebie pukać i na studium, przyjdą na kolejne studium, będziesz mógł z podniesioną głową powiedzieć im, że dziękujesz za nie i że już nie chcesz więcej studiować z nimi.
że zbierzesz się na taką odwagę. Natomiast będziesz też pamiętać o takich konsekwencjach, o których wspomnieliśmy. No i chyba tyle. Chyba tyle. No to jest taki trudny odcinek, nie jest to łatwe mówić na ten temat, ponieważ nigdy nie ma takiej jasnej ścieżki, jasnej drogi. A i to, co najważniejsze. Subskrybujcie. Subskrybujcie ten kanał, ponieważ będziecie mieli możliwość być na bieżąco z tym, co mówimy. I nie ominiecie żadnych treści. I chyba miło wam się słucha tego, co opowiadamy. No chyba, że jesteście świadkami Jehowy, to wyzywacie nas od odstępców i kłamców. Ale jakoś to przeżyjemy. Do zobaczenia. Cześć.